Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 4.0. No i tak, poziom jest już wysoki. Powyżej 2400 rankingi. Gramy obronę sycylijską i wyjaśniam moje plany, moje ruchy. Goniec B5. Ok, czyli mamy tutaj wariant Rosolimo. Pytanie, jak grać? No, powiem szczerze, będę grał tu na czujkę. Wiem, że gra się też tak, typu ruch D6. Ale zagramy sobie hetman B6. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje, bo jeżeli po wybiciu, jeżeli będzie wybicie, to oczywiście wybije to hetmanem, żeby nie psuć struktury pionów. Czy to jest dobre? Szczerze mówiąc, nie wiem i to może będzie właśnie ciekawe. Zerknę tylko sobie na mojego przeciwnika. Pewnie tym ruchem go zaskoczyłem. O, prawie 14 tysięcy partii, świetnie. Jest bicie, ok, zbijam hetmanem. Przy okazji, moi drodzy, przypominam o szachowo.pl, sklep, z którym współpracuję. Macie tam 10% zniżki na zakupy z hasłem Pan Szachus. Zapraszam serdecznie, świetny sklep. Już to powtarzałem wielokrotnie, sam się zaopatruję w różne produkty. Hetman E2, no i dobra, moi drodzy, no to co, trzeba teraz jechać, tylko pytanie jak? Jak to się ustawić? Ja się spróbuję ustawić poprzez G6, goniec G7. Tak też szybciutko zrobimy. Nie ma ruchu D4 w tym momencie. Ruch C3. No taki ruch właśnie przewidywałem niby. Ale co będzie, jak zagram tak i zastosuję mu ruch taki? Bo jeżeli zagra pionkiem, to ja od razu gram tak i chcę pionka zbić. A jeżeli mi przepcha pionka, no przejdziemy do przyjemnych tematów. Taki ruch mnie też interesuje. Jest to, myślę, że bardzo ciekawe posunięcie. Zagram go od razu. Ideą jest to, żeby on to wybił. Zdwojone pionki nie mają tu znaczenia. Liczy się otwarta linia. A mam parę gońców. Ten pionek na C3 jest bardzo dobry. Skoczek wjedzie tu zapewne. No ale co, na razie trzeba grać swoje. Atakować tutaj, żeby zrobić roszadę. Wstawić wieżę. No ruch E5 będzie możliwy, ale to jeszcze nie teraz, bo tutaj jest strzałka. Więc robimy roszadę. Dobra, nie mogę oczywiście tu wybić, bo mi się to kompletnie nie kalkuluje. Wolę zachować parę gońców. A teraz tylko tak się zastanawiam, z której strony gońca ustawić. No muszę chyba tutaj po prostu wrócić. Nie ma innego wyjścia. Ruch E5 jest niegroźny. Skoczek C4 zostanie zagrane. Goniec B5 wisi w powietrzu. Wieża AB8 w końcu trzeba było zagrać. Czyli naciskać na punkt B2, który broni punktu C3. A z kolei goniec jest na razie przyblokowany, więc to też ma swoje zależności. Zastanawiam się, czy zdążę skoczkiem na przykład tędy przejść. No właśnie, wieża na B1. Myślę, że wieża B8 od razu. Tak trzeba. Tu raczej... O, to mnie zaskoczył przeciwnik ruchem B3. Bardzo, bardzo szybko zagrał. Zaskoczył mnie bardzo. Ok. Nie widzę nic lepszego jak wieża B7, wieża B8. Któż to wie, co to będzie z tej pozycji. On się już chyba tutaj próbuje wyplątać z tego punktu B2, więc dla mnie to jest korzystne, tak uważam. E5 nie działa, cały czas trzeba mieć to na uwadze, tutaj jest odbitka, skoczek C4 będzie miał możliwość wejścia tutaj, no i goniec broni C6, wieża zawsze zagra z tempem, więc i tak zaplanowałem sobie wieża B8, zdwojenie, więc to się uda. Pytanie tylko jak dalej, bo tutaj, fajnie by było tam skoczyć, ale to będzie trudne. Tutaj, bo nawet jak skoczek zagra, to już nie mam opcji, chociaż właśnie. W sumie miałem taką opcję od razu, bo jeszcze atakuję tutaj. A, no właśnie, można było to rozważyć, ale też jest wieża E3. Taki ruch. To już teraz chyba nie ma znaczenia. Wieża B8. Nastawiamy się mocno tu na punkt. Mam możliwość właśnie gry bardzo prostym planem. A5, A4. Wydaje... A, tutaj zagrałeś. Muszę chyba w ogóle tak zagrać. E6 się w ogóle nie boję. Bicie, zbicie, goniec tu. Skoczek asekuruje jeszcze D6. Wieża już jest wyprowadzona na bardziej aktywną pozycję. O, proszę bardzo. A jednak tak poszło. Goniec C6. Skoczek tutaj i tu. Nie, tu raczej to nie jest jakieś tam groźne dla mnie, bez hetmanów. A teraz będę bardzo szybko szedł pionkiem tym pionkiem A5, A4. Wymiana gońców z B2, no jak najbardziej, może to wymienić, ja mogę sobie poczekać. Mam na to czas, no skoczek E4 prawdopodobnie jest też rozpatrywane i możliwe, że nawet trzeba to trzasnąć, ale może jeszcze nie. Nie widzę chyba możliwości, znaczy nie widzę tu jakiejś wielkiej możliwości dla przeciwnika, żeby coś tutaj mógł dobrego zrobić. No i cóż, mi się podoba. Ok, no jest zagranie jasne. Ja to chyba w ogóle zbiję, żeby wieża była na B2 i od razu A5, A4, bo wieża nie jest broniona teraz przez B1, na punkcie B1, więc sobie w ten sposób szybko zagram. Ten pionek w końcówce może być słaby, to jest pionek do wzięcia, jeżeli się wymienią na przykład wieże, więc to jest według mnie już słabość przeciwnika, a nie atut. Plan jest prosty, słuchajcie, ja tutaj nie wymyśliłem żadnych wielkich kombinacji. I piękne w tym wszystkim jest to, że według mnie moja pozycja jest bardzo dobra. Oczywiście każdą pozycję trzeba umiejętnie rozegrać. Skoczek będzie chciał przejść tędy. Mam czas, żeby zagrać tu. Teraz się zastanawiam, czy on przejdzie tu, czy nie lepiej walnąć tego pionu. Nie, no dobra, gramy A4. Możliwe, że też tak przeciwnik zagra. Okej. Możliwe, że H6 by trzeba było zagrać. A może tak zagrać, grozić biciem i znowu A4. Dobra, A5, grożę biciem i znowu A4 grożę. Rozbiciem kompletnie tych pionków. Ten ruch chyba nie daje przeciwnikowi za wiele. Mogę tak zagrać. Nie może tutaj zbić. Bronię ładnie D5, B5. I jeszcze atakuje przy okazji pionka, więc wieża jest przyklejona do tego piona i ok. Grożę po prostu prostym zagraniem. Figury, zobaczcie, bardzo mi się podoba ten układ tych figur. One współpracują genialnie, uważam. No przede wszystkim te bardzo ważne pola D5, B5. Przeciwnik tu nie może nic z tym zrobić. Skoczek D2 wiedzie prym figury, która broni B3. Skoczek C3 próbuje aktywności, ale też chyba nie daje rady. Czuję tutaj już, że pozycja musi się sypać, tylko pytanie, czy mam już tę możliwość. No zawsze trzeba uważać, to nie ma tak, że okej. Się teraz tak bardzo zastanawiam, czy taki ruch nie działa. A3, żeby potem A4 i mieć pionka A3, bo jeżeli on zbije, to skoczek będzie wiecznie bronił. Zagram A3. W takim razie zagram A3. Przytrzymam go jeszcze, bo mam na szczęście opcję przełomu i nawet on, jak tego pionka weźmie za darmo, to ja po prostu wtargnę wieżą na B2. Ok, on będzie teraz grał plan G4, F5. No co, A4 trzeba zagrać, nie ma wyjścia. Jeszcze widzę, że w zanadrzu taki ruch D5, choć on może być ryzykowny. O! Zbił po prostu. Nie bał się. Dobra, wieża B2, tak jak mówiłem, tak sobie wejdziemy. Pionka wziął. Ok, ten pionek jeszcze jakiś tam groźny nie jest, tylko że skoczek może tu mnie dobrze przyblokować. No właśnie, ale nie może teraz. Wieżą, bo trzeba skoczka atakować. No i ten pionek może być dużym atutem. Skoczek E4 możliwe, że zbije. Wieża jak zbije. Jeszcze mam ruch wieża B4 po tym ruchu. Też jest ciekawe. Wieża C2 również istnieje. Są ciekawe możliwości. Trzeba uważać też na skoczek D5, żeby tego pionka mi nie skosił. Zawsze mam król F8. A, chwileczkę, no zobaczcie, tu jeszcze jest fajna zależność, goniec z wieżą, dopiero to dostrzegłem, bo zwróciłem uwagę tylko na to, żeby atakować skoczka, a czasu u niego jest coraz mniej, więc też na pewno jakaś tam panika się pojawia. Czy taki ruch jest dobry? I tutaj? A nie, nie jest dobry, bo przecież tam trącam piona. Działa to dobrze. Tylko czeka 4. Tak, poświęcenia tu jakieś są, ale tu trzymam. Teraz pytanie, czy tak, on wróci. Ja zbiję tu, on zbije tu, ja zbiję tu. Bierze B1. Może tak. Aha, ja jeszcze mogę tak trzasnąć. I to jest też pomysł. Tutaj, jak on zbije tu, ja zbiję na F4, on weźmie mi tego, ja kopnę tam. Dobra, to musi działać. Pionek E6 do wzięcia. Jasne, że zawsze po tym ruchu można rozważać bicie, też wtrącenie jest tutaj. Więc też przeciwnik bardzo mocno taki ruch musi przemyśleć, czy to się mu opłaca. Możliwe, że nie, ale to fajne schodki powstają. Znaczy tak to się dosyć łatwo gra, że bije pionka na E6, potem bije na F4, tu potem bije tutaj. Więc to te posunięcia według mojej oceny muszą być ok, muszą być dobre. Bo nic lepszego tutaj jakoś nie widzę, żeby można byłoby zagrać. Ewentualnie jakiś taki ruch skoczek D5 jest opcja. No ale wtedy myślę, że nawet mam opcję wybicia i wejścia tu. No właśnie, tak jak mówiłem, wziął tego, więc tak, tutaj mogę zbić. Pytanie, czy nie zbić skoczkiem. Weźmiemy to najpierw skoczkiem na F4. Tu grozi szach, nie, nie grozi, ok. Szach wieżą, bo potem gram tu. Ok, i gram tutaj, nie widzę nic lepszego, odejście. No mata tam niestety nie ma. Wzięcie tego pionka ewentualnie istnieje. Ten pionek jest uciekający, trzeba uważać, ale atakuje skoczka, więc on też jakoś musi się zachować. No właśnie, chociażby tak. Mogę pułapkę zastosować, zbić tu, jeżeli ją zbiję, to mam strzałkę tutaj. Tylko wzięcie tego pionka jednego, czy mi coś daje? Ten skoczek, czy on coś tutaj dobrego robi? Dobra, tutaj mi nie zaatakujesz, biję tutaj w takim razie. Biję tutaj, to można było przeoczyć, oczywiście tak i tak też można, ale goniec stoi dobrze, więc on nie może tutaj wybić. Dobra, zasłonił się, tutaj jest atak, tutaj jakieś szachy grożą. Pytanie... Aha, ja nie mogę wrócić, ale mogę zbić tu, czy to coś mi daje. Czekajcie, a jak zbiję tu, on weźmie tutaj. Szach. Król tu, bo podzwiązanie tu. Kurczę, muszę bardzo to rozważyć, bo możliwe, że to jest dobre. Bo inaczej kopsnie mi tego. Bicie tutaj, on mi weźmie skoczka. Szach. No jeżeli król tutaj, to się fajnie rozciągnę pionkiem. I szybko powinienem wygrać. Jeżeli tu, tu wieża, tu, to wygrywam. Dobra. Dobra. Gramy tak. Bo ten pionek to jest ten atut. Oddanie figurki. Małe ryzyko. Też pytanie, czy on pójdzie tu. Według mnie król G2 jest dobre, ale ciężko to zagrać, bo podzwiązanie podchodzi. I ciekawe, czy tam zagra. Obawiam się, że tak. Znaczy, to ja będę miał też możliwość po prostu wzięcia tego pionka z dużą szansą na nieprzegranie tej pozycji, ale no to było moje ryzyko właśnie. Zagrał tam, słuchajcie. Dobrze zrobił. Zagrał tam. Biję pionka, bo mam możliwość taką. Nie, jaką mam możliwość? W sumie to nie wiem jaką. Ale pionka trzeba było wziąć. Mata tu chyba nie ma, no bo co? Skoczek, skoczek tu, to tu. Skoczek tu, to tu. Tu, tu. Oj, będę musiał trochę uciekać. No mata nie widzę tutaj. A nie, skoczek zaraz. Właśnie, tutaj jest ok, tutaj jest ok, tutaj jest ok. Pytanie, czy... Zagrać teraz tak. Uciekam od szacha. A, i tutaj podstawiłem pionka. Aha. Oj, Krzysztof. Zawsze muszę zamieszać. Wiąże skoczka. No taki szach jest bardzo nieprzyjemny. Wtedy gram gdzie? O kurczę. Na szczęście mogę zagrać tu. Tu nie ma siatki matowej, bo jest związany. Mogę chyba tak. Nie ma tutaj. Nie ma tutaj, bo jest związanie. Na szczęście. Już tego związania nie ma. Muszę chyba chlapnąć tu. Muszę tu klapnąć z szachem i chyba muszę zagrać tak. Żeby nie dostać mata. On tu. Wtedy będę musiał tutaj. Przegrać nie przegram. Chyba. Jak dobrze policzyłem. Przegrać nie przegram. Mogę popróbować wygrywać. Oczywiście jest to remis. Jest to remis. No jak wybiję to remis, ewentualnie jeszcze mogę tak spróbować tu, ale skoczek tu, tu. I nic nie uzyskam dobrego. Mogłem coś lepiej zagrać wcześniej? Nie wiem, jakoś tak. Nie, bez znaczenia. No dobra. Na ten remis trzeba się zgodzić, wystarczy, że on zbije, co nie? No mógł wcześniej to zrobić. I damy ładnego pata. Ok, może rewanż? Jest. Ok, no to jedziemy z rewanżem. Była na pewno, według mnie była to wygrana pozycja, ale ostatnimi czasy bez formy ciężko docisnąć, więc ten remis powinien być zadowalający. Jedno oczko zyskane. Oj, problemy u przeciwnika. Coś się rozłączyło. Tego nie chcemy. Partia porzucona. Jak znajdę kogoś w 30 sekund, słuchajcie, to będzie kolejna partia, bo na tym poziomie bardzo ciężko kogoś znaleźć. No właśnie, chyba ciężko będzie kogoś znaleźć. W takim razie zerknę sobie na tę partię. Tam sobie szukamy tego zawodnika. Zerknijmy. Analizie zapewne będzie przestawione to wszystko. Tak, to już przestawiam znowu. Ok. W takim razie zerknijmy na analizę, gdzie tam był jakiś błąd. Przegląd sobie jeszcze tylko ogarniemy bardzo szybko. 90%, no 89,7 miał. Okej, no partia wygląda na w miarę czystą. A, czyli on tutaj jakoś niby niedokładnie zagrał. Z tym pionkiem na C3 możliwe, że inaczej można, ale ten plan jest, no co, no jest taki jest. Ten plan jest niedokładny, hetman, ale hetman A6 silnik wskazuje, więc niech mnie tutaj nie oszukuje tymi znaczkami. No jest wszystko ok. Aha, skoczek na D7 mimo wszystko tu komputer wskazuje, żeby trzymać pole E5. Do powrót chciałem zachować figury. On tu zaczyna kombinować, ten ruch najlepszy nie był. Właśnie, słuchajcie, ten skoczek H5, o którym mówiłem, żeby wejść tu i tam się wcisnąć. To był dobry moment na ten ruch. No bo tak, skoczek tak, jak on by zagrał tu, to bym sobie myślał. Aha, no to jest po prostu wzięcie pionka, ojej. Easy, no trudno. Poszło tak, tak, wydawało mi się to dobre. Wiecie, że przewaga jest tutaj białych? Po E6 już nie. E6 to już jest słaby ruch. Bicie, bicie, goniec C6. Pozycja tutaj, no bicie jest dobre. Tak, tak, tak. A4, skoczek. A5, wszystko dobrze. Jest rozgrywane. Tak, skoczek na C7, wieża B1. A3 niby słabsze, ale cały czas przewaga czarnych. Bicie, wieża B2. Wieża B2 to wspaniały ruch, mówi komputer. Bicie, bicie. No minus tam jeden ponad jest cały czas. Tutaj wskazuje wieża C2. No właśnie, wieża C2 z opcją bicia i wzięcia tego pionka i tego. W ten prosty sposób. A ja tu się pokusiłem o to, choć to też jest dobre. Ale co ciekawe, teraz skoczek D4 też jest... A nie, jednak nie jest dobrym ruchem, bo tu skoczek wraca i wszystko broni. Czyli dobrze zagrałem. Tak, tak, tak. Jest bicie na F4. Bicie. Jakby się troszkę wyrównało, aczkolwiek... To genialny ruch! Ale dziwne, bo silnik mówi, że inne posunięcia są lepsze. Ale nie, on chwilę myśli. Dobra. Skoczek H3 to genialny ruch. Wow. Wiecie co? Te znaczki ogłupiają. Te znaczki naprawdę ogłupiają szachistę. No to wygląda ładnie z prostą pułapką. No dobra, ale poszło tak. I co każe grać komputer? Komputer każe bicie. Też jest ok, wbrew pozorom, ale tak każe zrobić. Tak. I co teraz? Aha, każe zagrać tu, tu i teraz wziąć. I to by było genialne. O, mater dejen. Tutaj szach, król F2 i tutaj. No jeżeli tu, to co myślałem wcześniej. Wieża. Powiedzmy skoczek tutaj. A dorobienie hetmana dawało coś? Niby remis, trzeba było tutaj zagrać dokładnie. Strasznie trudne, żeby tu królem trzeba było podejść i potem dorobić hetmana. Może nie aż tak strasznie, ale faktycznie opcje były. Bardzo ciekawie to poszło. Tu cały czas jest przewaga czarnych. Zbiłem pionka niepotrzebnie, trzeba było grać A2. Tylko nie widziałem co po tym ruchu. Po tym ruchu każę grać tu. Oła, tak, i tutaj wieża D5 nie widziałem. Trzeci genialny ruch by był piękny. Ja cię kręcę. Tego nie widziałem. No i tak, i tu. Ale zaraz, po tym to co? Po tym to tutaj się pilnuje, ale końcówki są ciekawe. Tak, tak można. To nie działa, bo skoczek F6. Więc co po skoczek E4? Bo pionka grozi mi, że weźmie. Tak. No powiedzmy, jakby zbił tego, no to remis wskazuje komputer. Albo bardzo ciekawe. Nie widziałem tego bicia. No bardzo ciekawe. Niestety, no pograłem, jak to ja. Wydawało mi się, że to jest ok. No H5 trzeba było od razu. Tak, tak. Tutaj, tutaj. Bicie, bicie, H5 trzeba. Ups. Ja to przegrywałem. To jest przegrana. Trzeba grać od razu tutaj wieżą. Zobaczcie co się dzieje. Tak, tak, tak. Tutaj. I on powinien zagrać D7. Dlaczego? Dlatego, że jak jest bicie, to skoczek F8 i wygrywają białe. Oczywiście zawsze muszę coś zrypać na samym końcu. Przeciwnik niestety popełnił błąd. Na moje szczęście. Tak to zwykle jest w partii, jak masz wygraną, potem wypuszczasz, co nie? Dobra, ale myślę, że było ciekawie. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.